krótko, pani marszałek. Dziękuję bardzo. Panie pośle sprawozdawco, telewizja Trwam jest nadawcą, który w programie ma również reklamy. Zatem moje pytanie jest takie, czy niepotrzebnie po pierwsze się pan upiera przy tym, że będzie płaciło 12 milionów za koncesję, bo ma w swoim programie reklamy, czyli będzie płaciło blisko 26 milionów. A po drugie to pytam, czy stawka inni nadawcy, którzy otrzymali koncesję na multipleksie, będą tyle samo płacić? I czy telewizja Trwam, która w przyszłości otrzyma koncesję na multipleksie, też będzie miała rozłożone na raty, powiedzmy na 114? Dziękuję bardzo.